Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię. Czuwajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Początek Adwentu, początek czuwania przed przyjściem Chrystusa. Tak naprawdę całe nasze życie tutaj na ziemi jest Adwentem. Czuwamy albo nie czuwamy, ale przyjście Pana Jezusa jest pewne. Kiedyś przyjdzie. Nieraz możemy się przyzwyczaić do takich truizmów, że każdy musi umrzeć, że Pan Jezus przyjdzie, że Pan Bóg wie, gdzie ja jestem. Kiedyś opowiadał pewien człowiek, że Amerykanin, że to go zaskoczyło. Występował w pewnej telewizji amerykańskiej, miał taki swój program, ale jego działania nie przynosiły różnych jakichś tam efektów, skutków. Proponował różne terapie, ale jakoś nie było jakiegoś zainteresowania tym, co robi. Miał pewien kryzys sam. Postanowił z żoną i dziećmi wsiąść w samochód i w sobotę, kiedy już nie było nic do roboty, potem na niedzielę mieli wrócić, pojechali gdziekolwiek. Bez celu, bez planu i dojechali wieczorem do jakiegoś motelu. Tam, gdzie był pierwszy z brzega motel, zatrzymali się, zjedli kolację, on poszedł sobie pochodzić, zrobić sobie taki rekonesans, co ma dalej robić swoim życiem. I była budka telefoniczna i ta budka telefoniczna w pewnym momencie usłyszał, że dzwoni. Telefon w tej budce dzwoni. Więc rozglądał się dookoła, nie było nikogo, podszedł do tego telefonu i podniósł telefon, słuchawkę i ktoś w tej słuchawce mówi: czy to pan ten i ten? Mówi: tak, to ja. Za chwilę będzie rozmowa, będę łączyć z innym stanem. No i rzeczywiście okazało się, że ta kobieta, która oglądała jego program, zauważyła w swoim takim wyobraźni cyfry i zaczęła te cyfry wybierać. I później właśnie go poprosiła o rozmowę, bo chciała popełnić samobójstwo. I on się umówił z nią na rozmowę, rozmawiał i odczytał to, że rzeczywiście Pan Bóg zaplanował to spotkanie. I poszedł do żony i powiedział: żono, wiesz co? Pan Bóg wie, gdzie ja jestem. Ona mówi: tak, Bóg wie, gdzie ty jesteś. Ale naprawdę, Bóg wie, gdzie ja jestem. Nastąpiło jakieś przebudzenie w nim. I czas Adwentu to taki czas, kiedy rzeczy oczywiste, rzeczy, które wydają się takie, do których się przyzwyczailiśmy, mamy je na nowo odkryć. Oczywistość istnienia Boga. Ale mamy to odkryć, mamy się przebudzić. Najpierw jest słowo uważajcie. To słowo jest używane przez ewangelistów, to słowo używane jest przez Pana Jezusa w Ewangeliach w kontekście ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. W jednym z miejsc możemy przeczytać, że Pan Jezus mówi: po tym, jak się apostołowie pokłócili o chleb, bo zabrakło, po rozmnożeniu chleba płynęli później łodzią i zabrakło chleba. I kto jest winny? I kłócili się. Pan Jezus mówi: uważajcie, strzeżcie się. Strzeżcie się kwasu. Macie w sercu kwas. Kłócicie się. Tak nie możecie być podobni do faryzeuszów. Strzeżcie się faryzeuszów kwasu. Uważajcie, nie noście w sobie tego kwasu, bo was zniszczy. Wzajemnie się wyniszczycie. Apostołowie mają nieść pokój.
Ten pokój przyjmujemy od Chrystusa, on nie pochodzi z naszych wysiłków i nie pochodzi od tego świata. To nie jest tak zwany święty spokój. Tak jak niektórzy mówią, że w Kościele katolickim najbardziej ulubionym świętym jest święty spokój. Takiego nie ma świętego. Sobie go wymyślamy. Wszyscy święci na świecie mieli bardzo ciekawe życie, bo mieli życie pełne przeciwności, które pokonywali siłą Chrystusa, mocą Chrystusa. Byli przebudzeni. Święty Augustyn, kiedy zaczął prowadzić chrześcijańskie życie po chrzcie, to jednak miał problemy z oderwaniem się od tego życia grzesznego. I kiedy usłyszał bierz i czytaj, wziął 13 rozdział listu do Rzymian i było napisane: nie śpijcie. Noc się posunęła, przybliżył się dzień. Porzućcie uczynki ciemności. Ubierzcie się w zbroję światła. I ta zbroja światła to jest ciągłe czuwanie. Czuwanie jak ten oddźwierny, który pilnuje, kto przychodzi. Człowiek, który czuwa, to analizuje serce. Serce, które jest miejscem, do którego przychodzą różne propozycje, różne myśli. I warto jest zaprosić Chrystusa, aby uczył, jak rozpoznawać te myśli, które są od Niego, a które od Niego nie pochodzą. Dzisiaj warto sobie uświadomić, że słowo czuwać to przede wszystkim oznacza czuwać nad swoim sumieniem. Święty Jan Paweł II przypomina, na Jasnej Górze przypomniał, że czuwać to znaczy być człowiekiem sumienia. Rozpoznawać, co jest dobre, a co jest złe. Co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Czuwać to nie zamazywać. Żyjemy w świecie, który jest trochę taki rozmazany. Nie wiemy, co jest prawdziwe do końca. Jest mnóstwo informacji, ale nie jesteśmy w stanie tych informacji sprawdzać. Jest mnóstwo autorytetów, nie wiemy, który ten autorytet jest rzeczywiście prawdziwy. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza do tego, żeby uchwycić się słowa. Słowa życia. Pan Jezus mówi: trzymajcie się słowa życia. To, co jest pewne, to jest Ewangelia, to jest Słowo Boże. Często możemy być niepewni własnych pragnień, własnych myśli. Niektórzy składają sobie życzenia, mówiąc: życzę spełnienia wszystkich marzeń. Ja bym nie chciał, żeby się spełniły wszystkie moje marzenia. Czasem przychodzą różne takie dziwne pragnienia, dziwne pokusy. Człowiek zaczyna coś tam marzyć, w nocy może mu się przyśnić. W Piśmie Świętym Słowo Boże podaje, że marzenia w tym kontekście są często zagrożeniem dla człowieka. On ma żyć w realnym życiu, nie wymyślonym, wymarzonym, ale w tym, który jest konkretnie teraz. Diabeł, kiedy kusi, kusi tym, żeby nie być w tym życiu, tylko w jakimś innym. Albo które już było, ale które jakoś rozważam i mam do kogoś, do siebie czasem, może do Pana Boga jakieś żale, pretensje, jakieś niezadowolenia. Albo mam marzenia, że może coś się wydarzy lepszego, albo już nie mam marzeń, tylko czarnowictwo. Mam żyć tu i teraz. Wolę Bożą nie wykonujemy marząc, myśląc, chcąc, ale przede wszystkim czyniąc to teraz, dzisiaj. Kiedy jestem na mszy świętej, to może się okazać, że to będzie ostatnia moja msza święta. Warto tak ją przeżywać, myśląc, że to może być ostatnia, naprawdę. Może już więcej się nie powtórzyć. Następna to może być już w niebie. Pan Jezus, to słowo czuwajcie pojawia się, wypowiada 3 razy, czuwajcie, ale w zasadzie jeszcze mówi o tym odźwiernym, żeby czuwał. Co to znaczy, że tak często jest podkreślone to słowo, czuwaj? Oznacza, że grozi nam uśpienie. Diabeł robi wszystko, żeby nas jakoś uśpić. Tak jak złodziej czeka, aż zrobi się ciemno. I Pan Jezus mówi o różnych takich stadiach nocy. Do północy, a od północy gdzieś tam do piania kogutów, a potem aż do poranka.
Czyli są takie momenty, kiedy człowiek może usnąć, nie mieć odwagi, nie mieć siły. Święty Piotr, który się tak deklarował, że na śmierć pójdzie za Jezusem, zanim jeszcze kogut zapiał, powiedział do kobiety pytającej, czy ty byłeś z nim, bo i mowa twoja cię zdradza, przestraszył się. Jakby chciał się ukryć, usnąć. Ze smutku już wcześniej zasypiał na modlitwie w Ogrójcu. A tu zapytany odpowiedział, nie znam tego człowieka. I żeby mieć siłę i moc, potrzebujemy Ducha Świętego. Zauważmy, że Duch Święty zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy o poranku. Wtedy, kiedy ludzie się budzą. To była godzina 9. Teraz mamy za 9:10. Może się ktoś z nas obudzi. To otrzyma Ducha Świętego. Oby tak było, aby wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Żyli jak w jasny dzień. Żeby nie mieli podwójnego życia. Byli transparentni. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego właśnie duchowego przebudzenia. Czasem tak jest, że człowiek starzeje się, a cały czas żyje jakby na tym samym poziomie. Nic się nie rozwija, tak jakby usnął. No żyje, ale cały czas jest tak samo. Może potrzeba takiego przebudzenia. Jedna z sióstr zakonnych opowiadała, że poszła do spowiedzi i to była porządna siostra zakonna, która no, w zasadzie jakichś wielkich grzechów nie miała, same takie powszednie. No i poszła do tego księdza, u którego się zawsze spowiadała. Ten ksiądz wysłuchał tej spowiedzi, mówi, no siostra nie popełniła żadnego grzechu ciężkiego. W zasadzie mógłbym udzielić rozgrzeszenia, ale zauważyłem, że siostra ciągle popełnia te same grzechy. Gdyby siostra żałowała tak naprawdę za te grzechy, to coś by się zmieniało. A chyba siostra nie żałuje, bo są takie malutkie. W takim razie siostrze nie udzielę rozgrzeszenia. I ona mówiła, że wtedy tak się zdenerwowała, tak zaczęła być zła na tego księdza, tak się na niego obraziła i wtedy rzeczywiście porządnie zgrzeszyła. Wtedy naprawdę była taka wypełniona takim kwasem, taką żółcią i przez miesiąc postanowiła, znaczy tak się zmagała z tym. I przez miesiąc przemodliła to i zauważyła, że rzeczywiście w niej brakowało tego Bożego przebudzenia. I od tego momentu coś się w niej zmieniło. Nie obraziła się tak na cały czas, tylko po prostu zobaczyła tak naprawdę, że z niej wychodzi też to zło, które gdzieś było ukryte pod pozorem porządnego życia. I od tego czasu rozpoczęła się taka duchowa przemiana, jakby przyspieszyła duchowo. Czasem Ojciec Święty Benedykt XVI przypominał nam, księżom, że szafarze sakramentu pokuty i pojednania mogą i czasem mają obowiązek odmówić rozgrzeszenia, bo może to w tym momencie da impuls do tego, żeby człowiek chciał się nawracać. A jak się tak przyzwyczai, że co sobie tam zgrzeszę, przecież to nie jest taki wielki grzech, pójdę sobie później do spowiedzi, to przyzwyczajenie usypia sumienie. Trzeba się w pewnym momencie obudzić, przebudzić, coś zobaczyć, że nie jest w porządku. Czasem są takie drastyczne momenty, kiedy człowiek budzi się. Budzi się, kiedy ma jakąś klęskę w domu. Rozmawiałem kiedyś z pewnym ociemniałym Andrzejem i on, kiedy był człowiekiem zdrowym, bogatym, prowadził życie, chociaż był katolikiem, to może był raz, dwa razy do roku w kościele. Takie życie światowe. Zarabiał dużo pieniędzy, miał pierwszy w Polsce klub nocny. Później budował różnego rodzaju sklepy, ale zachorował na cukrzycę, stracił wzrok i wpadł w depresję. Chciał popełnić samobójstwo, bo jeszcze żona wytoczyła mu proces rozwodowy. Powodem rozwodu był dyskomfort życia z ociemniałym, z niewidomym. No i został sam z matką po 13 latach małżeństwa. Nie było tam dzieci. I w tej depresji zaczął bardzo płakać. Na szczęście znalazły się osoby, które przyszły mu z pomocą. I w roku 2000, kiedy już
spotkał osoby, które pomogły go nauczyć, jak żyć w takiej sytuacji, jak czytać Braillem, jak się posługiwać laską, żeby iść od jednego miejsca do drugiego, to kiedy Jan Paweł II mówi, że to jest szczególny rok łaski, kiedy można się wyspowiadać i otrzymać łaskę, wtedy poszedł do spowiedzi z całego życia i przeżył uwolnienie. Jakby zobaczył, już nie widząc wzrokiem tym cielesnym, zobaczył inne życie. Życie, które nadaje sens, życie dla innych, nie tylko dla siebie. I to było dla niego wyzwalające. Dzisiaj czyni dużo dobra jako niewidomy. Pan Bóg chce z naszej strony takiego otwarcia. Kiedy przeżywamy różnego rodzaju kryzysy, to jest dobry moment, żeby prosić Boga o pomoc. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Panie Jezu, ratuj. Przyjdź mi z pomocą. My często możemy być podobni do ludzi, którzy gdzieś sobie tak duchowo usnęli. Adwent to czas, kiedy są roraty, rano wstajemy, kiedy podejmujemy jakieś postanowienia adwentowe, kiedy idziemy na rekolekcje. Warto też robić sobie pod koniec dnia taki rachunek sumienia i rano, kiedy się człowiek budzi, to podziękować, że Pan Bóg pozwolił rozpocząć nowy dzień. Żeby ten nowy dzień był dniem z Chrystusem i na Jego chwałę. Święty Filip Nereusz rano, kiedy się budził, zawsze prosił Pana Jezusa: Panie Jezu, pilnuj Filipa, bo może Cię zdradzić. Pilnuj go. Święty Jan Maria Wianej, kiedy przyszedł do parafii, a nie było nikogo na mszach świętych, to nie rezygnował z kazania. Głosił, budził ludzi do wiary. Nawet jak przychodziło kilka osób, to na kazaniu krzyczał. Ludzie mówili: przecież my to słyszymy. Po co ksiądz krzyczy na nas? Odpowiedział tak: kiedy mówię do ludzi, to mówię do śpiących i głuchych. A jak się modlę, to mówię do kogoś, kto nie ma problemu ze słuchem. Kiedy odwracał się do tabernakulum, do Pana Jezusa, w ogóle go nie było słychać. Tak cichutko się modlił. Zachęcam, żeby ten czas przez nas był jakoś dobrze przeżyty, żebyśmy usłyszeli Słowo Boże, przyjęli to Słowo Boże, przejęli się tym Słowem Bożym, dali się ostrzec. Kiedyś, pamiętam, sam szedłem kiedyś przez tory kolejowe, przez przejazd zamknięty, nie róbcie tego nigdy. Ja wtedy szedłem do szkoły, było rano, byłem zaspany. I myślałem o tym, co będzie w szkole. Były takie budynki, teraz tam już nie ma tych budynków. Teraz zrobili taki tunel pod tym torami, bo dużo osób tam ginęło. I w pewnym momencie usłyszałem taki głos. Pani drużniczka od tych zamykania zapor zaczęła krzyczeć: uwaga, pociąg! Ja wtedy podniosłem głowę, patrzę i zatrzymałem się i pociąg tak tuż przede mną przejechał. Gdyby nie ona, jej głos, gdyby nie krzyknęła, to bym teraz tutaj nie krzyczał. I to jest też i dla nas zadanie. Zauważmy, może są w naszej rodzinie, w naszym otoczeniu osoby, które też potrzebują takiego ostrzeżenia. Uważaj! Istnieje piekło. Pan Jezus Cię woła, zaprasza Cię. Czeka na Ciebie w spowiedzi. Uważaj na siebie. Zatroszcz się o siebie. To jest dobry czas. Czas Adwentu to jest taki czas, kiedy można przeżyć dobrą spowiedź. Ja sam przeżyłem 16 grudnia w Adwencie taką spowiedź z całego życia i życie mi się zaczęło zmieniać. Pół roku później poszedłem do seminarium. Gdyby nie ta spowiedź, pewnie bym w seminarium nigdy się nie znalazł. Ale przebudziłem się, jadąc pociągiem. Okazało się, że pociąg jedzie gdzie indziej niż chciałem. Pomyliłem pociągi i zasnąłem tym pociągiem. Kiedy się obudziłem, zobaczyłem, że muszę z niego wysiąść. Wysiadłem, poszedłem, bo to była niedziela, do kościoła i stanąłem w kolejce do konfesjonału, wyspowiadałem się i Pan Bóg dał zupełnie inną drogę życia. Wróciłem pociągiem do swojego domu rodzinnego, rzeczywiście, ale tak naprawdę zacząłem do domu Ojca, który jest w niebie, wędrować dopiero po tej spowiedzi. Módlmy się wzajemnie za siebie o to takie duchowe przebudzenie, żebyśmy doświadczyli
takiego światła Bożego. Módlmy się też za tych, którym jest trudno się wyspowiadać, którzy przeżywają lęki, którzy są kuszeni przez złe duchy do tego, żeby odwlekać, mówić nie teraz, później, może kiedy indziej. Diabeł mówi później, Pan Jezus mówi teraz, teraz jest czas łaski. Tak na koniec, czas Adwentu to czas budzenia. Może, żeby ta niedziela też była taką niedzielą radosną, opowiem dwie anegdoty na koniec. Jedna anegdota mówi o pewnym człowieku, który wędrował i zamieszkał w hotelu, ale w nocy niestety ten hotel się zapalił. I obsługa hotelowa wszystkich budziła w nocy i pukała również do takiego tego właśnie mężczyzny. Wiedziała, że tam mieszka pan Kowalski. Mówi, panie Kowalski, hotel się pali. I pukali. On taki zaspany mówi, pan się pomylił, ja nie jestem strażakiem. A druga anegdota o tym, jak to mama budziła swojego synka. Jasiu, wstawaj, spóźnij się do szkoły, już późno jest. A on na to, mamo, nie chce mi się wstawać. Ale wstawaj, bo się spóźnisz. Mamo, mam 3 powody, żeby nie wstawać. Po pierwsze, chce mi się spać. Po drugie, nie lubię szkoły. A po trzecie, dzieci mi dokuczają. A na to mama mówi, a ja mam 3 powody, żebyś jednak wstał i poszedł do tej szkoły. Po pierwsze, jest to twój obowiązek. Po drugie, masz już 40 lat, a po trzecie, jesteś dyrektorem tej szkoły. Wstawaj, masz iść do szkoły. I czas się obudzić. Czasem właśnie Pan Bóg zaprasza nas do takiego przebudzenia, żeby zobaczyć, że mamy pewne obowiązki, które Pan Bóg nam zlecił, żebyśmy je wykonywali. Życzę pięknej niedzieli i wspaniałego, dobrego przeżycia, owocnego przeżycia czasu rekolekcji, czasu Adwentu. Niech to będzie duchowe nasze przebudzenie.